jest wielu świętych w Kościele, na których możemy się wzorować, którzy do nas w jakiś sposób przemawiają. Jedni zdumiewają swoim heroizmem, swoim życiem poświęconym Chrystusowi, nieraz aż do śmierci. Męczennicy, którzy nie wahali się poświęcić, oddać swojego życia za Chrystusa, za wiarę. Wielu z nich przemawia do nas słowami, które pozostały po nich, które spisali, którymi starają się odkrywać Boga, które możemy czytać do dzisiaj, wielkie traktaty teologiczne, ale też duchowe pamiętniki, dzienniki, które mówią nam wiele o modlitwie, mówią nam wiele o spotkaniu człowieka z Bogiem. Każdy może w Kościele wybrać coś dla siebie, znaleźć jakiegoś świętego, który będzie do niego przemawiał, który będzie jego takim ulubionym, będzie takim, można powiedzieć, przewodnikiem na tej drodze chrześcijaństwa. Po to oni są, po to Kościół tych świętych stawia nam za przykład. Ale jest jeden święty i to taki święty, można powiedzieć, najbliższy Jezusowi, w tym sensie, że przebywający z Nim fizycznie, kiedy Chrystus żył tu na ziemi. Święty, który ani nie zachwyca specjalnie jakimś heroizmem, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ani też nie wypowiada w Ewangelii ani jednego słowa. Nawet Maryja, o której mówimy, że była cicha i pokorna i nie narzucała się specjalnie swoją postawą, jednak ma kilka słów w Ewangelii, czy kilkanaście, które wypowiada i które niosą ze sobą ważne przesłanie. A ten święty, o którym mówię, nie mówi nic. Można powiedzieć, taki milczący święty. A mimo to, to właśnie on jest dzisiaj wyjątkowo aktualny i może być dzisiaj świętym, który może nam bardzo wiele nauczyć. Mówię o świętym Józefie. Ojciec święty Franciszek ogłosił końcem ubiegłego roku, że ten rok będzie poświęcony właśnie świętemu Józefowi, mężowi Maryi, opiekunowi Pana Jezusa. W naszym Kościele święty Józef, można powiedzieć, ulokował się w taki sposób, jak żył, jak całe jego życie w Ewangelii, czyli w cieniu, w ciszy, można powiedzieć, że gdzieś zapomniany, ukryty, nie narzucający się swoją obecnością. Nie wiem, czy wielu z nas w ogóle potrafiłoby powiedzieć do dnia dzisiejszego, gdzie w naszym Kościele ten święty, figura jego się znajduje. A znajduje się w samym tyle kościoła, przy schodach prowadzących na chór. Teraz go już tam widać dosyć wyraźnie, bo postanowiliśmy go podkreślić, także jak ktoś nie zwrócił uwagi, to przy wyjściu z kościoła można sobie na niego zerknąć i rzeczywiście od tego przez ten rok na pewno będzie wyeksponowany, żeby można go było tam zobaczyć. Może on sam jako Józef nie byłby z tego zadowolony, ale warto, żebyśmy wiedzieli, gdzie tam ma swoje miejsce w Kościele. Dlaczego to taki ważny święty? Mimo tego, że nie wypowiedział ani jednego słowa, mimo tego, że ta jego postawa przy Jezusie też jest taka, moglibyśmy powiedzieć, trudna, bo musi podejmować trudne decyzje. Ma nieraz nawet myśl początkowo, żeby odesłać Maryję, bo przecież to nie jego dziecko, nie wie, co się dzieje, jest trochę zagubiony. Jak pamiętamy scenę z 12-letnim Jezusem w świątyni, to święty Józef nawet potrafił zgubić gdzieś swojego syna przybranego w tej świątyni. Odeszli kilka dni drogi i dopiero się zorientowali, że nie ma z nimi Jezusa. Więc na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że taki trochę nieporadny, taki trochę zagubiony w tym wszystkim, ale to tylko pozory. Bo to właśnie święty Józef w dzisiejszych czasach może być dla nas i jest wzorem, przede wszystkim wzorem takim
takiej męskości, ale nie takiej męskości, która jest siłą, która oparta jest na sile i na takiej argumencie siły, ale takiej męskości, która opiera się na odpowiedzialności, która opiera się na podejmowaniu trudnych decyzji jednoznacznie, na tym, żeby być wsparciem, żeby być dla swojej rodziny takim właśnie mężem zaufania, takim, na którego zawsze można liczyć i który zawsze pomimo trudności wszystko załatwi. Trochę mówi się dzisiaj we współczesnym świecie o kryzysie ojcostwa, o kryzysie też tak rozumianej właśnie męskości jako takiej odpowiedzialności. I święty Józef jest doskonałym przykładem tego, że można, że tak właśnie powinien w wielu przypadkach zachowywać się mężczyzna, jak zachowuje się Józef. Nie siłą, ale właśnie odpowiedzialnością, ale takim oparciem dla innych będąc, a przede wszystkim zaufaniem w tym wszystkim, co robi, zaufaniem do Pana Boga, bo wszystkie decyzje świętego Józefa, jakie podejmował w swoim życiu, były oparte na Bogu. Święty Józef udowadnia, czy przeczy takiej tezie, która może gdzieś tam w nas siedzi, że męskość i pobożność to są dwie takie cechy, które się wykluczają nawzajem, że nie wypada mężczyźnie się modlić, nie wypada płakać. No więc to też jest tylko pozorne. Święty Józef modli się i to modli się sporo, zwłaszcza wtedy, kiedy ma te trudne decyzje do podjęcia. Namnożyło się ich trochę. Co prawda uznajemy, że zmarł jeszcze w dzieciństwie Jezusa, bo Ewangelia w pewnym momencie przestaje o nim wspominać, ale ten czas dzieciństwa Jezusa był taki intensywny. Trzeba tam było dużo odwagi, dużo samozaparcia, dużo odpowiedzialności i takich trudnych właśnie decyzji, żeby utrzymać tą swoją rodzinę, która została mu dana. Mógł już na początku zrobić to, co było jego pierwszą myślą, czyli odesłać Maryję i mieć święty spokój, ale wiedział doskonale, że skazałby ją tym samym na potępienie i odrzucenie przez całą społeczność, a w dodatku anioł objawił mu, że to dziecko jest wyjątkowe i Józef do końca ufa w tym względzie Panu Bogu, do końca wierzy, że to, co robi, decyzje, które podejmuje, muszą być przemyślane, muszą być z Panem Bogiem razem podejmowane. Warto się przyjrzeć tej postaci, bo choć niewiele mówi, to swoją właściwie nic nie mówi w Ewangelii, to swoją postawą pokazuje nam takie właściwe postępowanie. Nie tylko dla mężczyzn oczywiście, ale też i dla kobiet, bo tą swoją postawą odpowiedzialności, modlitwy, zaufania Panu Bogu jest oczywiście przykładem dla nas wszystkich. Dzisiaj, kiedy modlimy się za stawiennictwem świętego Józefa, to możemy liczyć na niego w takich najtrudniejszych sprawach, w takich przypadku właśnie takich trudnych decyzji, które przychodzi nam podejmować w życiu. Więc jeżeli ktoś ma jakiś trudniejszy czas w swoim życiu, jeżeli ma trudny czas w swojej rodzinie również, bo święty Józef jest przecież patronem rodzin, to warto do świętego Józefa się modlić. Warto o świętym Józefie pamiętać. On chodzi w kościele za takiego świętego, który właśnie wysłuchuje bardzo szybko tych naszych modlitw, stawia się w jakiś sposób za nami. Mówimy o tym świętym Józefie dzisiaj z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że, tak jak wspominałem, papież Franciszek ustanowił ten rok rokiem świętego Józefa, więc jemu, o nim będzie jeszcze dużo pewnie mówione w Kościele. Po drugie dlatego, żeby jakby
też odświeżyć sobie tego naszego świętego Józefa i może nabożeństwo do świętego Józefa również u nas w Jasienicy. A to wszystko jakby spina się w jedną całość. W nabożeństwie i w modlitwach, które do świętego Józefa możemy zanosić, jest taka propozycja, tam z tyłu będą takie malutkie książeczki, modlitewniki świętego Józefa. Tutaj mamy zawartych kilkanaście modlitw, takich modlitw układanych przez wielkich świętych, bo trzeba wiedzieć, że wielu wybitnych, wielkich świętych, tych, o których mówiłem na początku, którzy są dzisiaj dla nas wzorem i przykładem, miało głębokie nabożeństwo do świętego Józefa. Oni pisali modlitwy, układali litanie do świętego Józefa. Kilkanaście tych modlitw mamy właśnie w tej malutkiej, poręcznej książeczce zawarte. Można ją spokojnie nosić w kieszeni, w torebce. Na pewno jest to bardzo przydatna rzecz. Te książeczki tam z tyłu, jeszcze pewnie kilka zostało. Jakąś ofiarę można tam zostawić, ale nie ma tutaj żadnej ceny za tą broszurkę, za ten modlitewnik. Jakaś tam symboliczna ofiara można tylko zostawić i rzeczywiście mieć takie poczucie, że mam przy sobie to oparcie w tym świętym Józefie, tak jak Maryja zawsze na pewno miała to poczucie, że może na Józefa liczyć, tak? My też powinniśmy w tych naszych codziennych sytuacjach, nieraz trudnych decyzjach, pamiętać o tym, że mamy kogoś takiego świętego, na którego zawsze można liczyć i który na pewno wstawi się za nami, kiedy będziemy do niego zanosić naszą modlitwę. Pamiętajmy o tym, o tej postaci, bo może nieco zapomniana, jednak, jak mówię, jest takim świętym, który na dzisiejsze czasy wydaje się być idealnym i doskonałym wzorem.